Ten sezon Sanatorium Miłości zapowiada się wyjątkowo pikantnie. Ledwie wyemitowano drugi odcinek, a po sieci krążą dziesiątki wywiadów z bohaterami tegorocznej edycji. Nie, żeby w zeszłym roku tych wywiadów nie było, po prostu w tym roku są one wyjątkowo mocne. W zeszłym roku seniorzy mówili głównie, że było fajnie, czasem może pojawił się jakiś bezimienny zgrzyt, ale generalnie wszystkiego dowiemy się oglądając odcinki. Ale w tym sezonie jest inaczej. Co konkretnie? W tym sezonie występuje Wiesia z Białegostoku. I ona nie zamierza chyba budować napięcia i zachęcać do oglądania. Jak ją zapytali, to powiedziała, a mówi dużo i niezbyt miło. Na nieszczęście wraz z Wiesią w grupie tegorocznych kuracjusze. Zauważcie, że nie używam już słowa senior, bo bardzo was irytowało. W sumie senior to ktoś zawsze starszy od nas, a ktoś starszy zawsze się znajdzie. W każdym razie tegoroczny turnus zaszczyciła swoją obecnością także Bożena z Chicago. Chociaż Bożena przebyła długą drogę, aż z Illinois do Ustronia, żeby móc towarzyszyć pozostałej jedenastce w ich sanatoryjnych przygodach. Na swoje nieszczęście od pierwszego dnia parol na nią zagięła Wiesia, która z podlaskim akcentem głośno, bo tak mówi Wiesia, gani wszystko co mówi i robi kuracjuszkę z USA. Choć za nami tylko dwa odcinki, to śmiało można powiedzieć, że Wiesia ma jakiś problem z Bożeną. Może jest dla niej za chuda, za zgrabna, zbyt blond albo po prostu amerykańska, może zbyt bogata, bo Bożena mimochodem wspominała kilka razy, jak dużo dolarów ma miesięcznie na wydanie. Trudno powiedzieć. Pewne jest jednak to, że te dwie panie przez cały sezon się nie polubią. Ponieważ jest już dawno po nagraniach, a Wiesia w wywiadach nie szczędzi cierpkich słów programowej koleżance. W jednym z wywiadów powiedziała, że jej zdaniem Bożena jest bezbarwna i pozbawiona osobowości. Jakby tego było mało, stwierdziła, że kobieta w ogóle nie zna polskiego. Ogólnie nie byłoby w tym nic dziwnego, bo ponad 30 lat mieszka w Stanach. Mogłaby zapomnieć język. Tylko, że polski Bożeny w programie, poza naprawdę rzadkimi wstawkami i lekkim akcentem, jest zaskakująco świetny. Okazuje się, że według Wiesi to co słyszymy i widzimy w odcinkach to tylko rola napisana Bożenie przez produkcję. Według Wiesi każde jej słowo jest wyuczone i dlatego brzmi tak dobrze. Mało tego, Wiesia twierdzi, że cały jej wizerunek, włosy, ubrania, sposób zachowania to tylko kreacja, jaką ktoś kazał jej przybrać. I ona, Wiesia, na przykład nigdy by się nie zgodziła na noszenie takich ubrań i odgrywanie takiej roli. Dlatego tak gardzi koleżanką. Sami jesteśmy w wielkim szoku. Czyżby Wiesia była prawdziwym whistleblowerem i obnażyła największy sekret produkcji? Tylko dlaczego z 12 osób tylko jedna ma rozpisaną rolę, a cała reszta mówi i wygląda jak chce? To już pytanie do Wiesławy. My możemy tylko bacznie obserwować i dalej oglądać jej niesłychanie ciekawe wywiady.